byliśmy tak przekonani, że jak trenowałeś i byś, nie wiem, wypił lampkę wina, to tak jakbyś stracił 2 tygodnie treningu. Czesław Stanisław Lang, polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz 2-krotny medalista mistrzostw świata. Witamy, panie Czesławie, na naszym kanale z ławki rezerwowych. Dziękujemy za znalezienie kilku minut, w których będziemy chcieli zadać kilka pytań. Jak się panu podoba w naszym wanie? Piękny, super, super pomysł. Fajnie odnowiliście to, bardzo fajne autko. No i generalnie cieszę się bardzo, że tacy młodzi ludzie jak wy promują sport i starają się dotrzeć do młodzieży, do dzieci właśnie poprzez to, że mówimy, że opowiadamy o tym sporcie, a ten van jest petarda. Czy miał pan w swojej karierze jakiś poważny wypadek? No, myślę, że jak każdy, prawda, szczególnie kolarstwo jest takim sportem bardzo takim, gdzie no, tych upadków jest bardzo dużo, tak jak widzicie, różnego rodzaju kraksy, nie wiem, duże prędkości ze zjazdów, poślizgnie się gdzieś tam koło, tylko jeden kolarz się na przykład przewróci na finiszu, drugi na niego wpadnie, także miałem. Taki największy miałem na wyścigu pokoju w latach 70., kiedy sobie wybiłem bark, no i prawie pół roku nie ścigałem się, leżałem w szpitalu, praktycznie byłem już tak jakby odsunięty gdzieś tam na boczne tory z kadry, już zrezygnowano ze mnie, ale to mi dało taką sportową złość, taką sportową, no ja wam pokażę, że nie jestem taki całkiem do odsunięcia, no i myślę, że też w życiu, to też jak mówię do młodych szczególnie, nie ma złego, co na dobre nie wyjdzie. Widocznie musiał być ten upadek po to, że ta sportowa złość dała mi tyle siły, tyle mocy, że w następnym roku zdobyłem wicemistrzostwo olimpijskie, wygrałem Tour de Pologne, podpisałem pierwszy kontrakt zawodowy jako kolarz tutaj sportowy z tego bloku wschodniego, wyjechałem do Italii i dzięki temu mogłem startować w największych wyścigach już dla zawodowców, Tour de France, Giro d'Italia i wiele, wiele innych. W jakim wieku rozpoczął pan swoją pasję do kolarstwa i czy w rodzinie ktoś wcześniej interesował się tym sportem? W rodzinie niestety nikt się nie interesował sportem, ale miałem to wielkie szczęście, że miałem fantastycznego nauczyciela, wychowawcę, który uczył mnie fizyki, chemii, ale też również wychowania fizycznego. No i on całą młodzież, to był taki animator sportu, on nas wszystkich gdzieś tam gromadził, zawody lekkoatletyczne, piłka nożna, nie wiem, podnoszenie ciężarów zimą, tenis stołowy. No i on mnie namówił do tego, żebym uprawiał sport, właśnie kolarstwo. Namówił mnie, żebym wziął taki udział w takim wyścigu. Pierwszy wyścig, właśnie mały wyścig pokoju, był organizowany wzorem dużego turu dla dzieci, dla młodzieży, z różnych szkół. Nie miałem roweru wyścigowego, bo wtedy nie było tak łatwo go kupić. Był bardzo drogi, w ogóle mało niedostępny. No i pożyczyłem rower mojej mamy, taką damkę, Ukrainę. No i na tej damce wystartowałem, powalczyłem tam, stanąłem na podium. No i tak zaczęła się moja kariera kolarska. Wiemy, że marzył pan o wyścigowym rowerze, a jedyną możliwością, żeby go dostać, było dołączenie do klubu. Czy łatwo było się do niego dostać? Tak jak może powiedziałem wcześniej troszeczkę, że żeby się dostać, no to trzeba było się gdzieś tam pokazać i były organizowane właśnie w klubach przez wtedy bardzo silnymi taką organizacją były ludowe zespoły sportowe na wsiach, w tych miasteczkach powiatowych i tak dalej. Oni organizowali dużo wyścigów, właśnie tam powstawały kluby. No i właśnie szwagier, który właśnie był moim nauczycielem, namówił mnie, że wystartował w takim wyścigu. Od mamy pożyczyłem damkę, podkręcałem błotniki, bagażnik, no i wystartowałem na tej damce, zająłem tam drugie miejsce, bo mam tak, no to wtedy też nie było kasków, nie było takich strojów, jak są teraz, i takie granatowe spodenki, koszulki na ramionczka, a nagrodą, jaką dostałem za to drugie miejsce, będę pamiętał do końca życia, był taki proporczyk zielony, na nim pisało LZS i na dole rozgrywki w piłce nożnej. No jak ten sędzia mi daje ten proporczyk, ja mówię, wie pan co, no ale to jest piłka nożna, nie ma problemu. Wziął nożyczki, obciął to z dołu, będzie teraz dobrze. Także to była nagroda. No ale tak połknąłem miłość do kolarstwa, tak połknąłem tego bakcyla kolarskiego. No i super, i teraz tak. Kto pańskim zdaniem jest w tym momencie najlepszym kolarzem na świecie i co pan myśli o polskim kolarstwie?
No na pewno teraz młodzież doszła do głosu, bo jak pamiętamy, kiedyś takie Tour de France, czy Giro d'Italia, czy Mistrzostwa Świata wygrywali kolarze w takim wieku 30-32 lata. Była wtedy największa wydolność, a teraz mamy takich kolarzy, między innymi Pogacar, który wygrał kilka dni temu wyścig Giro di Lombardia, a który pięknie wygrał już Tour de France, walczył i tak dalej. Myślę, że on jest takim kolarzem, który no, tak utrzymuje tą formę cały sezon, bo wygrywa wielkie tury, ale też widzimy klasyki, wygrywa i tak dalej. Także myślę, że Pogacar w tym momencie jest takim najbardziej kolarzem, który jak już się do czegoś przygotuje, to wygrywa. A co myślę o polskim kolarstwie? Na pewno mamy świetnych zawodników. Mamy Michała Kwiatkowskiego, mistrza świata, Rafała Majkę, właśnie też na tym wyścigu bardzo pięknie pracował dla Pogacara, ale mając tą świadomość, ilu chętnych i ilu ludzi jeździ na rowerach. Prawie 10 milionów Polaków jeździ na rowerach. My jak robimy wyścigi dla dzieci, młodzieży przy Tour de Pologne, Tour de Pologne Junior, to bierze tam udział z 3000 dzieciaków, czyli naprawdę jest wielkie, wielkie zapotrzebowanie, tylko gdzieś tam trochę uciekła ta szkoła kolarstwa polskiego. Myślę, że tutaj takie duże wyzwanie dla Polskiego Związku Kolarskiego, żeby też tą młodzież jakoś zagospodarować, szkoli, żeby byli następcy wielkich mistrzów. A w jakim wieku trzeba zacząć, albo najlepiej zacząć przygodę z kolarstwem, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces? Ja myślę, że kolarstwo jest takim sportem wytrzymałościowo-siłowym. Też za wcześnie nie ma co tego organizmu eksploatować, czyli na pewno na początku trzeba się ruszać. Ja grałem bardzo dużo w piłkę, bardzo dużo biegałem, bardzo dużo gdzieś tam jakieś gimnastyki i tak dalej. Oczywiście też był rower, ale taki myślę dobry wiek to jest 14, 15 lat, 13, żeby sobie zacząć już tam powoli w ogóle zobaczyć, czy to ci się podoba, czy lubisz to, czy pokochasz tą dyscyplinę sportu, bo myślę, że tak jak i w życiu, jeżeli coś się robi z pasją, z miłością, czy to będzie sport, czy to będzie biznes, czy to nie wiem, będzie zbieranie znaczków, no to ci daje radość i masz w tym sukces. Bo jak nie poczujesz do tego takiej miłości, takiego, prawda, że to cię ciągnie, że to cię kręci, no to lepiej sobie odpuścić. Startował pan w wielu wyścigach. Jaki wyścig pan najbardziej zapamiętał? Na pewno wicemistrzostwo olimpijskie, jak zdobywałem na schodach Kapitonowa w Moskwie, to były Igrzyska Olimpijskie. To był rok dla nas taki ważny, was jeszcze nie było na świecie, 80, gdzie no, był podział, prawda, po wojnie, był podział na wschód i zachód, ta żelazna kurtyna u nas w Polsce. My Polacy walczyliśmy o to, żeby no, wyzwolić się spod tego panowania i pod wpływów Rosji. No i to właśnie była Solidarność, był Lech Wałęsa. No i każdy rodzaj sportu to było coś więcej niż sport, bo to można było walczyć z tymi no, Rosjanami, z Niemcami i tak dalej, na polu sportowym oczywiście. No i myślę, że również Igrzyska Olimpijskie, tam wtedy Władek Kozakiewicz zdobył złoty medal i zrobił taki gest Kozakiewicza, bo walczył z Rosjanami, a wszyscy Rosjanie kibicowali nie jemu, a Rosjaninowi. Ja też na swoim wyścigu odjechałem z dwoma zawodnikami Związku Radzieckiego, wtedy byłego, no i też taka była taki obrazek, dwie rosyjskie czerwone koszulki, jedna biało-czerwona, no i myślę, że to było właśnie więcej niż spor, że to było takie no, walka do końca, no i wicemistrzostwo olimpijskie zdobyłem finiszując praktycznie tam o 5 centymetrów wyprzedzałem tego Rosjanina, to takie emocje do samego końca. Jak długo myślał pan o zakończeniu kariery zawodowej i czy ciężko było podjąć taką decyzję? Na pewno każdy żałuje, żeby tak przerwać to, co kocha bardzo, ale myślę, że przychodzi taka świadomość, że już są młodzi kolarze, że może być coś innego robił, że może już praktycznie zamknąć tą karierę i mi akurat się nadarzyła taka okazja, że jeszcze miałem kontrakt zawodowy podpisany, ale była możliwość założenia grupy zawodowej, w której miałbym być menadżerem. No i właśnie wszedłem, zsiadłem z roweru, stałem się menadżerem, założyłem taką polsko-włoską grupę, ona się nazywa Diana Colnago Animex, z polskim sponsorem Animexem. No i w zasadzie to była pierwsza taka polska grupa, gdzie, do której mieliśmy polskich zawodników, bo był Lech Piasecki, Zenon Jaskuła, Joachim Halupczok, Marek Kulasz-Szerszyński. No dałem szansę tym, Zbyszek Spruch, który był wicemistrzem świata, dałem szansę tym chłopakom, żeby mogli też być w tej grupie zawodowej, ja byłem menedżerem i była taka możliwość, żeby skończyć tak, ale być cały czas w kolarstwie.
Czy doświadczył pan, żeby osoby niepełnosprawne startowały w wyścigach? Tak, nawet organizowaliśmy wiele razy, szczególnie tutaj wyścigi na tandemach, prawda, gdzie z przodu ten, który prowadzi ten tandem, jest widzący, z tyłu jest człowiek, który nie widzi. Tak, tak, organizowaliśmy wiele razy, także na pewno też Polacy mają duże sukcesy w tych wyścigach na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich, także na pewno tak. Czy miał pan w życiu styczność z jakimiś używkami? Używkami. Tak jest. Oprócz alkoholu, jakieś piwo po wyścigu. Raczej nie. Raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że teraz widzę, że jest tak więcej tam gdzieś zawodnicy jakąś lampkę wina wypiją czy coś. U nas byliśmy tak przekonani, że jak trenowałeś i byś, nie wiem, wypił lampkę wina, to tak jakbyś stracił 2 tygodnie treningu. To ty sobie myślisz, kurczę, za tą lampkę wina tyle treningu stracę. Także mieliśmy tak do głowy wkładane. Także nie miałem. Jest pan organizatorem Tour de Pologne. Jak wygląda realizacja takiej imprezy? Organizowanie wyścigu wieloetapowego, kolarskiego, to jest takie najcięższe wyzwanie organizacyjne w sporcie, bo zobaczcie, jak organizujemy mecz piłki nożnej, mamy stadion, mamy hotel, jedna drużyna, druga hotela, śpią w hotelach, trybuny, bilety i tak dalej, no to zupełnie inna organizacja, czy siatkówka, czy koszykówka, czy zawody lekkoatletyczne, natomiast wyścigi kolarskie odbywają się na szosach, na drogach, czyli to jest masę przygotowań, zgód, pozwoleń, żeby ten peleton mógł bezpiecznie przejechać, jak jedziemy, żeby coś tam, jakieś auto nie wjechało, żeby ktoś nie przebiegł i tak dalej. Czyli to jest naprawdę cały rok takiej ciężkiej pracy i logistycznej. Ja wam powiem, że przy Tour de Pologne pracuje, no, taka ekipa techniczna, to jest prawie 400 osób. Jest ponad 20 tirów scenografii, czyli tych płotów, wygrodzeń, tego wszystkiego, które rozkładamy. Na przykład teraz kończy się wyścig, składamy to wszystko, idziemy do następnego miasta, czyli takie potężne logistyczne przedsięwzięcie. No i tutaj na pewno zawsze bardzo liczymy na wsparcie i wolontariuszy, i ochotniczych straży pożarnej, i policji i tak dalej, ale mówię, jest to duże, duże wyzwanie, ale z drugiej strony jest to wielka satysfakcja, bo robimy ten wyścig dla ludzi, że on jest nieodpłatny, każdy może wyjść, zobaczyć. Zobaczcie, w tym roku Tour de Pologne na startach, premiach, metach i wzdłuż całej trasy, która liczyła około tam 1400 km, wyścig obejrzało prawie 4 miliony ludzi. Czyli naprawdę jest to największa nagroda dla organizatora, dla każdego, kto robi taki wyścig, że robi imprezę, gdzie ludzie się cieszą, gdzie mają radość i to jest taki największy dla mnie, no, największa motywacja. Okej, okay, opowiedziałby nam pan więcej o chorobie Meniera? Co się stało, że pan do Meksyku aż pojechał? No właśnie, ja tak mówię, że tak do 50 roku życia to każdy gdzieś tam ma jakąś taką gwarancję na to życie, prawda? A później się przyplątają różnego rodzaju choroby, na ogół gdzieś tam wysokie ciśnienie, cukrzyca, tak jak widzicie, ludzie połykają wiele, wiele pigułek, to i wpędza w inne choroby. No mi się przypomina taka choroba Meniera, to jest bardzo brzydka choroba, dlaczego? Dlatego, że nic od nic owąd kręci się w głowie i tak jakbyś, nie wiem, rozmawiamy tutaj, ja bym się czuł tak, jakbym wypił nagle, nie wiem, pół litra wódki, prawda? Czyli bełkot, wymioty i tak dalej, i tak dalej. No i to w zasadzie lekarze mówią, że to jest nieuleczalna choroba, więc no, trzeba się nauczyć z nią żyć. Nie wyobrażam sobie życia z taką chorobą. Później jeszcze poprzez różnego rodzaju leki, leczenia i tak dalej doszło mi migotanie przedsionków, czyli ja zawsze miałem serce takie jak, nie wiem, silnik Ferrari, bo to było moje narzędzie pracy. Rocznie przejeżdżałem prawie 50 tysięcy kilometrów na rowerze, ścigając się. Także no, byłem załamany bardzo, bardzo i szukałem jakiegoś wyjścia i wspólnie z żoną gdzieś znaleźliśmy, że jest taki instytut w Meksyku doktora Gersona, gdzie poprzez zmianę diety możemy się pozbyć chorób takich nieuleczalnych. No po prostu oni tłumaczą w ten sposób, na czym to polega, że odstawiamy te produkty, które nam nie są potrzebne, którym obciążamy niepotrzebnie organizm, tłuszcze, białka i tak dalej, mamy tego za dużo, zastępujemy je takimi produktami, które wzmacniają nasz organizm, dają siłę, dają odporność. No i po 3 tygodniach takiego pobytu tam w Meksyku wszystko mi przeszło, wsiadłem na rower, pomykam teraz jeszcze, że mam swój wiek po 120 kilometrów sobie na trening jeżdżę, także nie mam żadnego problemu i naprawdę fantastycznie się czuję. Także no, w życiu bym nie powiedział, że jedzenie ma tak wielkie znaczenie, szczególnie tutaj u sportowców też, jeżeli ktoś chce jakieś wyniki lepsze osiągać. Widzimy, jak Robert Lewandowski na przykład dba o dietę, pilnuje diety. Każdy z tych zawodników, takich już z tego najwyższego topu, mają swoich dietetyków, mają diety rozpisane i tak dalej. Czyli jedzenie jest bardzo, bardzo ważne i mi tutaj jedzenie też, no, dało drugą młodość.
Okej, mówił pan o diecie. Jaki rodzaj diety teraz pan ma? Pan wegańską dietę ma? Tak, teraz jestem weganinem. Jestem weganinem. Fantastycznie się czuję. Tak jak powiedziałem, nie ma problemu, żebym wsiadł, przejechał teraz sobie 120 kilometrów i bez żadnych jakichś tam bez większego zmęczenia. A da radę normalnie z łatwością przeżyć na takiej diecie wegańskiej? No pewnie, że tak. Zobacz, ja zawsze mówię, zobacz, największe ssaki, słoń, koń, widzisz co, konie, trawę i owiec, nie? Czyli wszystko tam się znajduje, to co jest potrzebne do życia. Tak samo tutaj w warzywach, w owocach, w sokach i tak dalej. Mamy białka, mamy węglowodany, mamy wszelkiego rodzaju witaminy i tak dalej. Także że to jest naprawdę fantastyczna dieta i każdego zachęcam do tego, żeby jadł więcej warzyw, więcej owoców, żeby trochę odpuścić produktów takich pochodzenia zwierzęcego. Ale są jacyś kolarze, którzy tak jak pan są na diecie wegańskiej? Dużo jest kolarzy już takich, co na diecie, ale jak nawet byście spojrzeli na takie nazwiska jak kierowcy Formuły 1, nie chcę tutaj mówić nazwisk, żeby nie pomylić, ale kierowcy Formuły 1, bokserzy, nawet kulturyści, by się wydawało tam białko potrzebne i tak dalej, mają tą dietę i fantastycznie się czują. Szczególnie też te sporty takie wytrzymałościowo-siłowe, naprawdę dużo, nawet jak na Tour de Pologne przyjeżdżają teraz ekipy, to mają autokary, gdzie mają tam swojego kucharza, mają swojego dietetyka, który im przygotowuje specjalną dietę taką dla nich. I dużo jest właśnie wegan. Dobra, kontynuując temat diety, mam pytanie, bo w moim otoczeniu jest dużo osób, którzy mają styczność z papierosami. Mhm. I czy mogłaby być jakaś dieta, która mogłaby jakoś pomóc w tym? Ja myślę, że już nawet taka dieta właśnie doktora Gersona, którą my tutaj też stosujemy, już tak jak po 2 tygodniach odstawiasz te, prawda, to jedzenie, bo jedzenie też jest w formie takiej używki trochę. Zobaczcie, jakbyś jadł na przykład twarogi, ser, nie? Żółty ser, to się tak uzależniasz prawie jak od narkotyku. Już organizm cały czas go chce i koniec. No i jak oczyszczasz ten organizm z wszystkich toksyn i tak dalej, to o wiele łatwiej jest odstawić papierosy. Ja mam przykład, że jak przyjeżdżają tam do nas ludzie, takie turnusy robimy 2-tygodniowe, którzy palą papierosy, bez żadnego problemu odstawiają papierosy. Czyli też na pewno jedzenie ma duży, duży wpływ na to. Okej. Udało się nam jeszcze wyczytać, że niemieccy rolnicy obronili pana przed trenerem. A powiedziałby pan coś więcej o tym? No właśnie. Była taka sytuacja, wyścig pokoju, wtedy bardzo, bardzo popularny. To był wyścig rozgrywany między 3 państwami. Berlin, Praga, Warszawa, Czesi, NRD wtedy było, bo Niemcy były podzielone na pół i Polska. No i jedziemy na takim wyścigu, wpadamy gdzieś tam w NRD, wszędzie były bruki, kostki, ślisko. Przewróciłem się i wybiłem sobie rękę ze stawu. No a mieliśmy fajnego trenera, doktor Zbigniew Rusin, on był lekarzem i od razu trenerem mówi, chodź, ja ci tu tam wstawię, by to boli jak cholera, ręka ci prawie tutaj stąd na żebrach wisi, on miał, kolano mi tu podkładał i mi ją chce włożyć z powrotem, żeby wskoczyła w to miejsce, gdzie miała być. To mnie tak bolało, że zacząłem uciekać, patrzę, na polu to był maj, stoją tam gdzieś ci rolnicy, którzy grabią siano czy coś, mają widły i się za nich chowam. Oni tymi widłami tego trenera odganiają. Także uratowali mnie przed tym, żeby mnie doktor tam gdzieś tą rękę maltretował i pojechałem normalnie do szpitala. Wiemy też, że spotkał się pan ze świętym Janem Pawłem II. Czym dla pana była ta wizyta i jak ona przebiegała? Na pewno Jan Paweł II, wielki Polak, słuchajcie, my tam może nawet często zapominamy o tym, nie doceniamy tego, ale na pewno Jan Paweł II dał nam wszystkim taką osobowość, taką dumę, że jesteśmy Polakami, bo ja mieszkałem prawie 20 lat w Italii i jednak ten podział po II wojnie światowej, prawda, że Zachód sobie, Wschód sobie, wy jesteście młodzi, to tego nie pamiętacie, tak, ale to jest naprawdę była taka żelazna kurtyna, no i z Zachodu nas postrzegali zawsze jako tak trochę taki, no, blok wschodni. Nie mówili, że to Polak, że to Czech, że to Ukrainie, czy Rosja. Blok wschodni, jako jedna całość. Jan Paweł II, jak został papieżem, to wszyscy nagle zobaczyli, że jest Polska. A co to jest ta Polska? O, to jest Polska, ma swoją historię, ma swoją kulturę i tak dalej. I dał nam taką dumę z tego, że jesteśmy Polakami. I na pewno też w tej walce takiej z Solidarnością, kiedy Polska walczyła o zmianę ustroju, o to, żeby Rosjanie wyprowadzili swoje wojsko z Polski, prawda, i tak dalej. I cały ten ruch Lech Wałęsa i wszyscy ci, którzy się w to zaangażowali, dał siłę Polakom. I na pewno tu jest wielka, wielka rola Jana Pawła II.
Kennedy'ego i też mógł rozmawiać z takimi przywódcami jak Reagan i tak dalej. Mówił o tej sytuacji. Także na pewno wielki człowiek, wielki patriota i cieszę się bardzo, że no, miałem możliwość spotkania się z nim, rozmawiania. Naprawdę wielki fan sportu. Też wszystko wiedział, co się dzieje pomimo swoich obowiązków, pomimo tego, że miał na głowie tak dużo. Uwielbiał sport, też chodził po górach, też jeździł na nartach. Stąd też, kiedy mieliśmy 70. jubileuszowy Tour de Pologne na cześć Jana Pawła II, zorganizowaliśmy dwa etapy w Italii. Ziemi włoskiej do Polski, tak jak wiecie, słowa naszego hymnu, śladami Jana Pawła II. I w tych miejscach, gdzie on bywał, tam przeprowadziliśmy etapy Tour de Pologne, między innymi start w Rovereto. Rovereto to jest takie miasteczko nad Lago di Garda. Tam jest taki duży dzwon, który został wykonany ze wszystkich armat, które były wojny na całym świecie. Odlany i o jednej godzinie zawsze bije, żeby nigdzie już nigdy nie było wojny. No Jan Paweł II to otwierał to wszystko, później na przykład Madonna di Campiglio, Passo Pordo i tam wszędzie pojechaliśmy. No i mówię, szczęśliwy jestem, że mogliśmy oddać mu w ten sposób, przypomnieć, oddać mu jakąś tam cześć i chwałę, ale no, był to naprawdę dla nas wszystkich Polaków wielki, wielki, wielki człowiek, który, mówię, dał nam taką naszą tożsamość, dumę tego, że jesteśmy Polakami. A czym jest dla pana wiara? Wiara jest bardzo ważna. Trzeba wierzyć naprawdę i uważam, że ten, kto wierzy, to łatwiej mu się żyje, łatwiej mu pokonać wszelkiego rodzaju problemy i tak dalej, i tak dalej. Zawsze też, no, zobaczcie, jak ja startowałem w takich wyścigach, gdzie nieraz ze zjazdu jechałeś 100 km na godzinę, nie wiedziałeś, co będzie ze zakrętem, pada deszcz, hamulce nie hamują, jeden kolarz obok drugiego, wiesz, na tym rowerze, wiesz, to wystarczy zobaczyć, jak to jest takie uczucie, abyś jechał samochodem 100 na godzinę, otworzył sobie szybę, wystawił głowę za okno, byś czuł, co czujesz, wiatr na całym ciele i tak dalej, no i wiara daje ci to, że się nie boisz, że możesz pokonywać wszelkiego rodzaju trudności i naprawdę, no, wiara dała bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo, zawsze mi dała tą siłę, tą moc w to, że w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze umiałem sobie postawić cel i realizować to. Wierzyłem w to, że to osiągnę i tak się działo w moim życiu. Był temat zdrowego odżywiania. Wiemy, że ma pan swoje gospodarstwo. Opowie pan coś więcej o tym? Tak, moje życie zatoczyło taki dziwny krąg, ponieważ urodziłem się na Kaszubach. Moi rodzice są ze wschodu, z Uchrynowa, ale po wojnie przenieśli się tam. Ojciec był kierownikiem PGR-u, ja się wychowałem w tych PGR-ach. Jeszcze wtedy kiedyś nie było ciągników, nie było maszyn, wszystko końmi się obrabiało. Ja pamiętam w tym PGR-ze, to PGR-y to były państwowe gospodarstwa rolne, czyli takie duże areały, gdzie ludzie pracowali, nie mieli swojej ziemi, tylko pracowali, no to było państwowe. No i tam te konie pracowały. No i wychowałem się w takim PGR-ze właśnie, konie, miłość do koni i tak dalej. I też nauka takiej pracy, bo mieliśmy małe takie swoje gospodarstwo, gdzie tam były, nie wiem, króliki, świnie jakieś to. I to wszystko musiałeś obrządzić, musiałeś dać jeść, musiałeś wyczyścić i tak dalej. Takie wychowanie też poprzez sport, no ale poprzez pracę. No i moje życie zaczęło taki krąg, że wychowałem się tam w tych, najpierw urodziłem się w Kołczygłowach, mieszkałem w Barnowie, później w Gostkowie. No i jak skończyłem maturę, przyjechałem do Warszawy, studiowałem na WF-ie, przy okazji byłem zawodnikiem Legii Warszawa przez 8 lat i jak podpisałem kontrakt zawodowy, wyjechałem do Italii, tam mieszkałem ponad 15 lat i zobaczcie, i z powrotem wróciłem w to samo miejsce, gdzie się urodziłem. Przez przypadek kupiłem taki stary dworek, który wyremontowałem. No jak już kupiłem ten dworek, to zacząłem dokupować ziemię, a z tego powodu, że stałem się weganinem, ekologiem, no to mam gospodarstwo ekologiczne, nie używam żadnych nawozów, żadnych środków, takich ochrony roślin i tak dalej. Oczywiście są plony mniejsze, ale to wszystko jest zdrowe, inaczej pachnie, inaczej smakuje. Rowery to część pańskiego życia, ale interesuje nas również, jaki stosunek ma pan do motoryzacji? Na pewno motoryzacja jest bardzo, bardzo potrzebna. Wiemy, że teraz narzekamy na spaliny, na wszystko, no ale no, bez motoryzacji by się świat nie rozwijał, prawda? Nie byłoby transportu, nie byłoby możliwości poruszania się. Także na pewno motoryzacja jest bardzo ważna i tak chyba każdy z nas ma pozytywny do tego stosunek. Musimy dbać o środowisko, oczywiście im te samochody będą mniej kopciły, mniej wydawały tych spalin i tak dalej, to będzie lepiej, ale na pewno jest bardzo potrzebna.
Czy panowie jego znajomi odciągali pana od budowania swojej kariery? Były sytuacje, w których pan opuścił trening na rzecz spotkania się ze znajomymi? Na pewno zawsze jest taka pokusa dyskoteki, nie dyskoteki, prawda? Jakieś tam piwko czy coś tego, ale nie. Ja po prostu jak pokochałem ten rower, to oczywiście poszedłem na dyskotekę, tam się z dziewczyną spotkać, czy posiedzieć z przyjaciółmi, ale wtedy jeszcze można było palić papierosy w tych dyskotekach i tak dalej, dymu pełno tego i tak dalej. To nie było ciekawe dla mnie, także nie, wolałem gdzieś sobie usiąść z dziewczyną na jakąś randkę pójść, niż tam siedzieć w dyskotece. Jaki element dzisiejszego kolarstwa chciałby pan przenieść do swoich czasów? Taki element, wiecie czego, takiej spontaniczności, bo brakuje tej spontaniczności, ponieważ została wprowadzona technologia, którą mamy, prawda, informacje, różnego pomiary tętna, pomiary mocy, pomiary i dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że ten kolarz się robi trochę takim robotem. Tu ma słuchawkę w uchu i trener mówi, no teraz jedź do przodu, teraz poczekaj, bo tam ktoś z tyłu jest, i tak dalej, czyli wyciąłbym to i widać na mistrzostwach świata, jak nie ma takiego podpowiadania, nie każdy jedzie sam intuicyjnie, bo wtedy ty podejmujesz decyzję, prawda? Zobaczcie, jak startuje, nie wiem, 200 zawodników, ty nawet nie wszystkich ich znasz, no kurczę, a wygrywa tylko jeden. Każdy chce wygrać, każdy się gdzieś pcha, każdy, nie jeden będzie atakował pod górę, drugi ze zjazdu, trzeci na płaskim i ty musisz wszędzie być, wszystko widzieć, wszystko to ci się musi tak poukładać, żebyś no wszystkich ich ograł i to jest naprawdę piękne. Wtedy się cudownie ogląda takie wyścigi. Ostatnie pytanko mam. Czy można jeść zdrowo, ale tanio? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. To jest takie no, wyobrażenie, że o Jezu, jak tam wegańskie jakieś jedzenie, czy coś, to jest drogie, czy coś. No, ja nie wiem, czy mięso jest tańsze od marchwi, czy od ziemniaków, czy od sałaty, prawda? Także można śmiało. Chcielibyśmy podziękować za szczere odpowiedzi i rozmowę. Rozmowa z panem naprawdę dużo nam dała i nie zapomnimy o rzeczach, które zostały powiedziane w wywiadzie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, zapraszam do uprawiania sportu.